jest już sezon studniówkowy. Sukienka długa czy krótka, jak ci się wydaje? Ja miałam długą. Mi się zdaje, że to jest zbyt elegancka jakby impreza, żeby zbytnio krótkie były sukienki, więc wybrałam długą i klasyczną. A wygodnie ci było? Było. Znaczy ona miała rozpięcia na nogi, więc luźno się poruszałam. A jakie kolory? Ja miałam malinową, ale ogólnie przeważały czarne. Krawat czy muszka i dlaczego? Muszka, bardziej oficjalna, kontrastowa, kolorowa. Fajnie, żeby nie pasowała do garnituru, była zupełnie innego koloru. Krawat czy muszka? Muszka. Dlaczego? Bo mama kazała. Krawat czy muszka? Zdecydowanie mucha. Dlaczego? Ponieważ jest bardziej wieczorowa. A wydaje ci się, że jest teraz modniej nosić muszkę? Tak, zdecydowanie, dlatego że coraz więcej osób przykłada wagę do tego, co tak naprawdę zakładamy na siebie, szczególnie podczas takich wyjść wieczorowych. A jaki kolor muszki? Dopasowany do garnituru czy całkiem inny? Mucha powinna być zdecydowanie inna od garnituru i nie pasować do takich dodatków jak na przykład poszetka czy pasek. Musi być o innym wzorze. Dobrze, żeby się wyróżniała, na przykład czerwona czy granatowa. Sukienka długa czy krótka i dlaczego? Zdecydowanie długa. Uważam, że jest bardziej elegancka i bardziej pasuje do wystroju zamku. A myślisz, że będzie ci wygodnie na studniu w tej długiej sukience? Myślę, że tak. Już nieraz zakładałam długą sukienkę, więc myślę, że jest to do przeżycia. Poza tym sukienka przy wysokich szpilkach nie jest też do samej ziemi, także można sobie z tym poradzić. A szyłaś sukienkę czy kupowałaś gotową? Szyłam u krawcowej.